Wspominamy dzisiaj ofiary katastrofy smoleńskiej. 12 lat temu polska delegacja udająca się do Smoleńska na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej zginęła w katastrofie lotniczej. Polacy w Belgii, w Brukseli pamiętają o ofiarach tej tragedii, także tutaj w polskim kościele pod wezwaniem świętej Elżbiety w brukselskiej dzielnicy Szerbek. Wspominamy ofiary tej tragedii, wspólnie się modlimy w ich intencji. Smoleńsk jest bardzo ważny dla Polaków w Polsce i tutaj także w Belgii. Zginął kwiat polskiej elity politycznej, inteligencji, wojskowi, działacze polityczni, społeczni. Musimy o tym pamiętać. Był to bardzo ważny moment w historii Polski. Dzisiaj, jak co roku, wszędzie tam, gdzie są Polacy, w naszej ojczyźnie, również tutaj w Brukseli, gdzie tamto wydarzenie zostało uczczone na tablicach pamiątkowych. Wspominamy tych, którzy zginęli. To już 12 lat. Trudno o tym mówić, nie unikając patosu. 96 córek i synów narodu pod przewodnictwem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, profesora Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii. Byli wśród nich ludzie odpowiedzialni za najważniejsze sektory życia naszej ojczyzny. Przedstawiciele wielu ugrupowań politycznych, cywile, wojskowi, świeccy, jak również duchowni różnych wyznań. Także osoby nie identyfikujące się z żadnym wyznaniem. Tego dnia Polska utraciła prezydenta i znaczną część politycznych elit. Zginęli, bo chcieli oddać hołd polskim oficerom zamordowanym w Katyniu. Dołączamy zatem tę szczególną intencję za tych wszystkich pomordowanych w Katyniu, jak i tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. First of all, I have my personal relations to Poland, also to many. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że mam osobiste stosunki z Polską. Miałem też znajomych, z którymi pracowałem w latach 2006-2007. Więc dla mnie jest to osobista tragedia, w której straciłem przyjaciół. Jest to dla mnie tym bardziej ważne, że dzień 10 kwietnia pamiętam o nim co roku i modlę się za tych, którzy zmarli w tej katastrofie. Jest coś podobnego do tych historii, ponieważ ta delegacja udała się na miejsce pochówku ofiar zamordowanych w Katyniu przez Stalina i jego reżim. Killed by Stalin, by his regime, and as a Polish victims. Polskie ofiary i ukraińskie zostały zamordowane przed wojną i w czasie jej trwania. Przez ten agresywny reżim i teraz mamy do czynienia z podobnym zachowaniem i agresją, dokładnie przez to samo państwo. Atrocities and aggression, basically from the same country, which never które nigdy nie przyznało się do tego i nie wzięło odpowiedzialności za te zbrodnie. To jest nasza historyczna misja dla Polaków i Ukraińców, żeby to zmienić i zmusić Rosję do przeprosin za to, co zrobili w przeszłości. Nie ma innej możliwości, żeby wyczyścić tą historię.